To jest kanał Porozmawiamy o Skokach. Zakończy się właśnie pierwszy konkurs Pucharu Świata w sezonie 2023-2024. Ruka Kusamo, jak to woli, wygrywa Kraft przed Paschke, Leyhe, Wellingerem, Tschofenigiem, Ryoko Basi, Rajmundem, Zajdźem, Hybeckiem i Herlem. Ogólnie rzecz biorąc, dla wielu byłby to świetny konkurs, dla mnie jest to świetny konkurs, tylko w związku z tym, że Polacy wypadli tak jak wypadli, zresztą tak się zapowiadało, że tak wypadną, no to pewnie wielu kręci nosem. Nie było aż tak fajnie, jeśli chodzi o warunki, jak pokazywałby to średniony odczyt. W próbnej było idealnie od linijki w zasadzie, że nawet jakiekolwiek zawody ciężko sobie wyobrazić, że w zasadzie odchylenia rzędu 2-3 metra na sekundę przy skrajnych wartościach. Tutaj było trochę inaczej, bo różnie się układał wiatr, a to, który zawodnik sobie poradził, nie zależało tylko od formy, ale też od tego, jaką technikę po prostu preferuje, i to, że na końcu jest z przodu, a w środku i na początku jest z tyłu, no to też zależy nie tylko od samej formy zawodnika, ale też od jego techniki, jak to wykorzysta. W każdym razie wygrywa Kraft. Pierwszy po drugiej serii, wygrana próbna, wygrane 2 treningi wczoraj. Potężna luta z boku w kwalifikacjach i to tyle. W zasadzie Kraft jest w tym momencie no półeczkę wyżej od całej reszty. Nie w takim stopniu jak Kubacki rok temu w Wiśle na przykład, ale jednak jest wyraźnie lepszy. 31 zwycięstwo, 99 miejsce na podium. Seta jak najbardziej jest w zasięgu już jutro. Bardzo dobrze wygląda Kraft, w zasadzie nie ma się tutaj do czego przyczepić, no i Kraft zdrowy, a inni zawodnicy po sezonie albo po prostu jeszcze no, będą dochodzić do formy, bo wydaje mi się, że chociażby Granerow eliminuje te błędy, bo po prostu spóźnia chociażby skoki i inni zawodnicy też są tacy jeszcze na początku sezonu przygotowawczego, przepraszam, sezonu zimowego, więc jeszcze to będzie wyglądać tak jak wygląda, ale Kraft w tym momencie jest zdecydowanie najlepszy. Drugie miejsce Paschke, 4 po serii pierwszej, pierwsze podium w karierze, ponad 10 punktów straty do Krafta, ale no 33 lata i to był ogólnie zawodnik, który pewnie to już wiele razy słyszeliście, ja wiele razy to mówiłem, bardzo późno debiutował w Pucharze Świata, jeśli dobrze pamiętam, 23 lata, dopiero się dopchał do Pucharu Świata i cały czas był rezerwowy, taki kontynentalowy, czasami był solidny, nawet bardzo solidny i w końcu w tym wieku Paschke naprawdę ma potężny sukces, bez farta do warunków i naprawdę występ fantastyczny, no i gdyby nie Kraft, no to byłoby jeszcze większe zwycięstwo, a tak no to i tak jest niesamowity sukces zawodnika, który w polskich realiach, raczej w obecnych realiach, jeśli chodzi o polskich kibiców, tych bardziej gorącokrwistych, tak to nazwijmy, no to już w wieku 22-21 lat już były wysyłane na emeryturę. To jestem co do tego przekonany i można powiedzieć jeszcze przy okazji, że w Niemczech prawdziwy przewrót w tym momencie, ale o tym później. 3. miejsce Leyhe, 8 po serii pierwszej, 6. podium w karierze. Ogólnie ten pierwszy skok, no bardzo długi, 143,5 metra, trochę te na te się rozjechały przy telemarku, no ale 2 skoki też bardzo, bardzo dobre i tutaj też nie można się do czegokolwiek przyczepić i widać, że o ile przygotowanie, no to powiedzmy, że też, ale wydaje mi się, że ten nowy sprzęt aż tak mocno wpływa na to, że Niemcy są tak mocni, że raczej to jest też kwestia sprzętowa po prostu bardzo mocno uwydatniona albo inny tok przygotowań, bo raczej nie spodziewam się, że ta dysproporcja pomiędzy Austriakami, Niemcami i resztą świata powinna być aż tak duża. 4. miejsce Wellinger, 2 po serii pierwszej, no chyba tam miał nieco gorsze worki, bo niektórzy zawodnicy mieli faktycznie luty z tyłu. No luty, to trochę za dużo powiedziane. Luty to się zdarzało, kiedy jest po 3-4 metry na sekundę z tyłu albo jeszcze mocniej, a tutaj no to było różne rzeczy, pokazało chociażby Aigro, ale jednocześnie mimo wszystko jak na Rukę, no to naprawdę było bardzo dobrze, a i tak te skoki, no to nie było w większości po 70-60 metrów, były problemy z lądowaniem, tylko i tak te skoki były względnie długie mimo wszystko. Jestem ciekaw, jak będzie podchodzono, jak po prostu będzie się podchodzić do pracy sędziów przy tym konkursie, bo wydaje mi się, że ona była w tym momencie może nawet i wzorowa, że obniżono rozbieg i Kraft 2 razy za rozmiarem skoczni było bezpiecznie i było dość efektownie, w mojej opinii nawet bardzo efektownie i być może to, że Polakom nie poszło, wielu kibicom po prostu przysłoni to widok. 5. miejsce Tschofenig, 6 po serii pierwszej, bardzo porządny występ, bardzo fajne skoki. Dyspozycja na to, żeby gdzieś tam się złapać na podium w najbliższym czasie jak najbardziej jest i wydaje mi się, że ona może mimo wszystko jeszcze rosnąć, chociaż i tak jest już bardzo wysoka. 6. miejsce Ryoko Basi, 7 po serii pierwszej, no bardzo fajne skoki, ale po prostu był troszeczkę w cieniu Niemców, a w zasadzie liczby Niemców, bo skakał na ich poziomie. 7. miejsce Rajmund, 5 po serii pierwszej, najlepszy występ w karierze, chociaż zapowiadał się, że może być nawet jeszcze lepiej, no ale skoki bardzo w porządku i wydaje się, że też lądowanie u Rajmunda, czy raczej podejście do lądowania u Rajmunda troszeczkę się poprawiło. 8. miejsce Zajdź, 17 po serii pierwszej, No w drugiej serii fantastyczny skok 143,5 metra, lądowanie takie, no trochę się te narty rozjechały, to nie był taki ładny telemark, tak jak zrobił na przykład Kraft, ale no ten drugi skok, no widać było, że troszeczkę go chwyciło w tej drugiej fazie bardziej niż innych zawodników, no i był to naprawdę ładny skok. 9. miejsce Hybeck, 10. po serii pierwszej. W drugiej serii znów Hybeck puścił lewą nartę dużo niżej, a i tak z takim no dość poważnym jednak błędem, no tu mamy czołową dziesiątkę. Jest naprawdę potencjał w Hybecku, też jest ogromny ogólnie, a w zasadzie zanim ogólnie, no to jeszcze Herl na 10. miejscu, 15. po serii pierwszej, też bardzo w porządku występ, jeśli chodzi o Herla, no nie wyróżniał się jakoś bardzo na tle reszty stawki tej czołowej, ale występ bardzo przyzwoity, no i ogólnie 4 Niemców, 4 Austriaków, Japończyk, no i do tego jeszcze jeden Słoweniec, a to co zrobili Austriacy i Niemcy pokazuje dobrze klasyfikacja Pucharu Narodów. 272 Niemcy, 218 Austriacy, Słoweńcy 84, Japonia 44, Norwegia jest w finale po 32. No naprawdę dzisiaj ta dwójka po prostu zmiotła resztę stawki z planszy. I w tym momencie przechodzimy na drugi biegun do reprezentacji Polski. Jest impreza, ale no Polaków, gdyby nie Kubacki, to by w ogóle nie dotyczyła. I tak wydaje mi się, że ta miniaturka jest no do pewnego stopnia trafna. 21. miejsce Kubacki, 23. po serii pierwszej. Naprawdę, zwłaszcza drugi skok wyglądał dobrze. Bardzo porządnie wyglądał ten skok. Nie widziałem tam żadnych poważnych błędów, szczerze mówiąc. No tym bardziej, że jeśli dobrze pamiętam, pan Topór to powiedział, więc on jest dużo bardziej merytoryczny i bardziej wykwalifikowany niż ja, z oczywistych względów, ale ten skok po prostu wyglądał dobrze, tylko mocy jeszcze nie ma. 31. Żyła, 32. Zniszczą, 34. Wąsek, 43. Stoch, który znów spóźnił skok, nie jakoś bardzo mocno jak na siebie, ale jednak skok był spóźniony i z jednej strony choroba, a z drugiej strony Kubacki, który podobno to przeszedł najciężej, jest tutaj no najlepszy, jeśli chodzi przynajmniej o dzień dzisiejszy, jest po prostu najlepszy z Polaków i oddał najlepszy skok technicznie, można tak powiedzieć, w drugiej serii. Więc z jednej strony rozumiem całą chorobę, a z drugiej strony mam wrażenie, że jednak forma nawet przy topowym zdrowiu to nie byłoby coś takiego, że tutaj też byłoby 200 punktów w Pucharze Narodów. No raczej tak to nie wygląda i też dysproporcja pomiędzy Kubackim a resztą stawki polskiej podczas zawodów letnich w większości przypadków też nie napawa optymizmem, że nawet jeżeli Kubacki tutaj dojdzie do wysokiego poziomu, powiedzmy już okolice podium za jakiś czas, najprawdopodobniej no to też reszta raczej nie będzie jakoś bardzo blisko. I wydaje mi się, że to może być ten słabszy sezon, że to może być ten słabszy sezon. Zresztą często z jakiegoś powodu te sezony parzyste bez Igrzysk Olimpijskich w przypadku reprezentacji Polski no bywają słabsze niż te, które są w pobliżu, można tak powiedzieć, a teraz akurat wiele wskazuje na to, że taki sezon po prostu może być. I tyle. I może być to nawet sezon słabszy niż ten sprzed 2 lat. Ale zobaczymy w przyszłości. Niemcy, 11. Geiger, 13. po serii pierwszej. No drugi skok nie do końca wyszedł, bo trochę niesymetrycznie się odbił, a i tak jest 11. miejsce. I tak Geiger, no skacze średnio, po prostu skacze średnio, tak na drugą dziesiątkę. Taki właśnie jest tutaj Geiger i jeszcze 12 Haman, 3 po serii pierwszej. W końcu ten pierwszy skok faktycznie mu siadł. Nie widziałem, nie było fajnej powtórki, czy w drugim skoku spóźnił, ale w pierwszym wyraźnie trafił w próg w końcu i wydawało mi się, że tutaj będzie życiówka, może być nawet podium i być może się troszeczkę spalił, nie tak jak Walto na przykład, który się kompletnie spalił w drugim skoku, ale to jest przewrót, no bo tutaj najmniejszy potencjał ze wszystkich, powiedzmy sobie szczerze, patrząc na przestrzeni treningu wszystkich, no to Geiger, bo kto z Niemców ma mniejsze szanse, żeby stanąć na podium chociażby jutro, no jednak Geiger ma tu najmniejsze, nie ma Schmida, nie ma Zembichlera i w zasadzie mimo, że zawodnicy w większości znani, no to jest teraz totalny przewrót. Taki kompletny przewrót, patrząc jeszcze poprzedni sezon to pal go licho, ale 2 sezony temu to kompletny przewrót, totalny. Mamy Wellingera jako powiedzmy sobie lidera, Paschke, bardzo dobrze się spisał, Leyhe po kontuzji i w końcu wróci, nie spodziewałem się, że na taki poziom wróci. Leyhe, jest Rajmund, który teraz ma życiówkę i tuż za czołową dziesiątką jeszcze Geiger, który teoretycznie, czy raczej w mojej opinii jest najsłabszy w tym momencie z Niemców, którzy tutaj są. No i Haman, który też ma potencjał, żeby spokojnie swoją życiówkę poprawić, a to jest 10. miejsce, jeśli dobrze pamiętam, z Klingenthal parę lat temu. I co dalej? Austria, 19. Eigner, 28. po serii pierwszej. No ten drugi skok dużo lepszy, ale no występ mimo wszystko bez rewelacji, no bo jego koledzy spisali się jeszcze lepiej. I 25. Fettner, 22. po serii pierwszej. No lądowania średnie i ogólnie na tej skoczni Fettner się jakoś teraz nie odnajduje, bo miał takie sezony, że się odnajdował chociażby w sezonie 16-17, że on się faktycznie tam odnalazł bardzo, w zasadzie chyba najlepiej w całym sezonie 16-17, a tutaj po prostu mu nie idzie, no nie idzie mu, te skoki są bardzo chaotyczne za progiem, może nie jakoś bardzo, ale jak na Fettnera jest tam dość sporo chaosu. Słowenia, 13 Peter, Preus 16 po sobie pierwszej, występ powyżej oczekiwań, jeśli chodzi o lokatę, bardzo powyżej oczekiwań, a wydaje mi się, że cały czas tam troszeczkę rezerw jest. 15 Laniszek, 11 po sobie pierwszej, no zwłaszcza drugi skok mnie negatywnie zaskoczył, bo być może po prostu trafił trochę gorzej z warunkami nad bólą, bo chyba tak właśnie było, no ale to jest tylko 15 miejsce i tak, biorąc pod uwagę lato, to i tak jest prawdziwa rewelacja. 17 miejsce, Domen Preus 21 po serii pierwszej, no w pierwszej serii skok spóźniony, był bardzo nisko, musiał żyłować ten skok bardzo mocno, a w drugiej serii mimo tego, że trafił, był to fajniejszy skok, to i tak ta bóla jest na ruce, czy na rokatuturi tak wysoko, że on i tak nie może jakby do końca wykorzystać tej prędkości przelotowej, musi troszeczkę się jednak cofać, nie może tak do samego końca docisnąć tego skoku, żeby zostawić całą prędkość przelotową na sam dół, ale raczej gdyby przy tych warunkach mógł tak zostawić, no to skoczyłby ze 150 metrów, gdyby miał taką możliwość, no ale po prostu skocznia na to nie pozwala w tym momencie, żeby taką trajektorią lotu po prostu skoczyć bliżej, żeby nie szorować tułami nad po ze skoku, bo w zasadzie tak to wyglądało. I 29 Jelar po pierwszej, po drugiej serii, no taki średni tej Jelar, no taki bardzo średni w zasadzie, tak jak na przestrzeni treningów. Japonia, 27 Nikaido, 26 po serii pierwszej, no występ w porządku, narta krawędziowa mu w pierwszej serii lewa, czy raczej zakroczna, dokładnie ujmując jeśli chodzi o nogę, bo to łatwiej powiedzieć zawsze, bo to raczej ta narta krawędziuje, a nie ta wykroczna, bo wtedy to już jest naprawdę źle, że to się kończy wtedy upadkiem, a zakroczna no zazwyczaj krawędziuje mniej lub bardziej. 37 miejsce Nikaido, najwyższy, czy raczej najlepsza lokata, jeżeli chodzi o Puchar Świata Nikaido, raz był tylko poza Japonią do tej pory, przepraszam, mówię o Tomu Fuminaito. 47 Junshirō, no pojawił się, był sobie Junshirō, nie miał szczęścia do warunków, chociaż wydaje mi się, że akurat dzisiaj naprawdę to jest taka średnia wymówka. Wiem, co pokazywał Aigro, co niektórzy zawodnicy, ale wydaje mi się, że ta wymówka dzisiaj no nie jest aż tak mocna jak zazwyczaj przy okazji skoków narciarskich. Norwegowie, 16 Granerow, 11 po sobie pierwszej, wydaje mi się, że drugi skok no tak, no spóźnił, dość mocno spóźnił po prostu Granerow, że czasami trochę za bardzo to ucieka do przodu, zresztą w treningu było bardzo źle, raczej w Prunei było bardzo źle i ogólnie wydaje się, że Norwegowie nie są w formie, po prostu wszyscy są pod formą i nawet Forwan, któremu szło, to dzisiaj po prostu nie wyszło totalnie, bo był 33, 22 tandem, 24 po serii pierwszej. Niesymetryczne wyjście z progu w drugiej serii, no mocno go pokrzywiło, lewa narta skontowana, gdzieś tam trochę skręcony w prawo, a i tak z tego udało się ulecieć całkiem sporo. 23 Lindwik, 27 po serii pierwszej, występ w miarę w porządku, powiedzmy, ten drugi skok wyglądał nieco lepiej, ale to odbicie chyba za bardzo jeszcze w górę ucieka jak na topowego Lindwika, więc jeszcze przed Lindwikiem myślę, że spokojnie kilka tygodni, żeby mógł dojść do naprawdę dobrej formy. 38 Wilumstadt, no był chyba taki moment, że te warunki były nieco słabsze. 40 Sundal, no też skok dość przeciętny, no i Norwegów nie ma w czołowej 15, gdyby nie to, że Polacy skoczyli tak jak skoczyli, to oni byliby na ruszcie, a w tym momencie na ruszcie są jednak zdecydowanie Polacy. Finlandia z Estonią, tutaj będę brał Aigro mimo wszystko, ale Finom po prostu ten konkurs wyszedł, nawet bardzo wyszedł. 18 miejsce Aalto, po pierwszej i po drugiej serii występ bardzo przyzwoity, żadnych poważniejszych błędów, po prostu no przyzwoity występ. To samo Kytösaho, 19 po drugiej, 20 po pierwszej, chociaż myślałem, że akurat Kytösaho może pokusić się o życiówkę, bo biorąc pod uwagę całościowo treningi, to on ma potencjał, żeby gdzieś tam w tej górnej połowie drugiej dziesiątki się znaleźć, chociażby jutro. 24 Valto, 9 po serii pierwszej, najlepszy występ w karierze. Pierwszy w ogóle punktowany, naprawdę ten pierwszy skok mnie zaskoczył, bo naprawdę fajnie to wyglądało, nawet lądowanie jak na jego standardy było całkiem fajne, a drugi skok no po prostu się spalił, wydaje mi się, że tak się totalnie spalił, za bardzo się rzucił do przodu i ten skok no był taki mocno szarpnięty jeszcze na progu i no nie wyszło i tak jest z tego 120 metrów, nie było bóli, było 120 metrów, jak na tę serię no to był krótki skok, ale jednak jest dość solidnie zapunktowane w takim, no to nie jest debiut, bo on już raz przemnął kwalifikacje w Lahti, ale no występ bardzo dobry, występ naprawdę bardzo dobry. Jestem ciekaw, kto tam wskoczy do składu na jutro, bo ta trójka jest nie do ruszenia z oczywistych względów, ale czy zostanie wrzucony Palosaari czy Nousiainen, któremu skok nie wyszedł, ale patrząc po treningach, no to Nousiainen zjada Palosaariego. Co dalej? Jest to 44 Mikko Ahonen, debiut jeżeli chodzi o Puchar Świata, nie jeśli chodzi o kwalifikacje, jeśli chodzi o Puchar Świata to jak najbardziej. 45 miejsce Palosaari no za bardzo mu ucieka w górę, uciekały mu te odbicia. I 48 jeszcze Aigrono pokazał różne gesty w stronę trybun, przepraszam, sędziów. 49 Eetu Nousiainen, tak jak mówię, tutaj wypadł gorzej od Palosaariego, ale patrząc przez pryzmat ostatnich dwóch dni, no to jednak bym stawiał tutaj na Eetu Nousiainena zdecydowanie niż na Palosaariego, jeżeli chodzi o jutrzejszy konkurs. Zobaczymy, jak to ostatecznie rozwiąże szkoleniowiec z Finlandii. 14 Deschwanden, 19 po serii pierwszej, no w drugiej serii skok bardzo fajny, bardzo długi. Zrobił ten telemark, ale się zachwiał dość poważnie i takie noty no rozbieżne też mnie nie dziwią, bo to nie było takie do przysiadu, tylko faktycznie to była taka sytuacja dość niejednoznaczna, powiedzmy sobie szczerze. 26 Aman, 25 po serii pierwszej, no zdarzył się w końcu taki skok Amanowi, że naprawdę no słabe było to lądowanie, bo całościowo te 17,5 w pozostałych skokach było raczej zasłużone, a w drugiej serii no to już no nie wyszło mu to lądowanie, No i można się oburzać, że dajcie miejsce młodym, tylko niech ci młodzi wygryzą tego Amana. Najpierw niech prezentuje jakikolwiek poziom zbliżony do Amana, może wtedy podyskutujmy o tym, czy Amana odsyłać na emeryturę, skoro skacze na takim poziomie, jaki cały czas skacze. Włosi, 28, instant, 30 po serii pierwszej, no... niby średnio poszło Włochom, a i tak naprawdę te występy były całkiem niezłe. No może poza Bresadolą. 35. Czekon, jedna z najlepszych pozycji w karierze. 36. Bresadola, no nie dociągnął tak skoku, jak mu się już zdarzało na tej skoczni. 39. Kampreger, debiut w Pucharze Świata, chociaż wydaje się, że tutaj praktycznie każdy ma potencjał na to, żeby jutro sobie zapunktować. I reszta świata tutaj wrzucam Stany Zjednoczone, bo nie zapunktowały. 30 Zograwski, 13 po sobie pierwszej był drugiej, ale dostał dyskwalifikację. Fajnie wyglądały te skoki, ale zwłaszcza w pierwszej serii wydaje mi się, że troszeczkę za bardzo do przodu w drugiej fazie lotu i troszeczkę jakby stracił za dużo tej wysokości, jeżeli chodzi o skok, ale całościowo skoki są równe, powtarzalne nawet z pewnymi błędami, cały czas jest to druga dziesiątka z potencjałem na pierwszą, więc można powiedzieć, i Deschwanden, i Zograwski troszeczkę jednak tej formy z lata jeszcze zachowali. 41 miejsce Ypsiolu, bardzo mocno w górę kierowane odbicie. 42 Belszą, no nie ciągnął skoku. 46 Urlap, no troszeczkę nim pobujało, jak to urlałbym zazwyczaj. I 50 Din, za bardzo to odbicie mu uciekło do przodu, zdecydowanie za mocno. To tyle. Do usłyszenia.